I to jest pierwsze ujęcie tego wideo vloga. Ziomku, który będziesz to składać, chciałbym, żeby w tle leciała teraz muzyka Welcome to Miami. Nic innego. Dzień dobry, jest z nami Sebastian. Powiedz, co zrobiłeś przed chwilką? Nie chcę o tym rozmawiać. Ja mogę. Ale kogo za**ą, to pozostanie tajemnicą. Jak widzicie, my już jesteśmy w Miami, na Florydzie. Wczoraj troszeczkę sobie pochillowaliśmy, obejrzeliśmy galę UFC. Na mieście fajnie o takiej normalnej godzinie spotkać się, obejrzeć, a dzisiaj jeszcze chillujemy po to, żeby jutro mieć mnóstwo sił i rozpocząć treningi w Kilcliff Fight Club. Marian gdzieś tam już w wodzie się tapla, zaraz do niego dołączymy. To nawijamy coś, ja wiem, jakie głupoty. Jestem już z Marianem, cyk, tak jak mówiłem, już jest cały wykuftany. Marian, powiedz, jakie mamy założenia na cały ten nasz pobyt? Mocny trening z mocnymi zawodnikami. Każdy z nas myślę, że znajdzie w swojej kategorii dobrego gościa do robienia. Ja słyszałem, że się na jednego czaisz. No wiadomo, Michael Chandler przygotowuje się do walki z Poirierem 12 listopada, czyli idealnie ten sam termin, kiedy ja walczę. No i myślę, że wszystko się fajnie zgadza. Myślę, że będę, mam nadzieję, że będę dobrym sparring partnerem dla Chandlera. Ciekawa akcja. Marian został rozpoznany i teraz będzie toczyć pokazową walkę. Let's go! Wsadzisz głębiej rękę, to będzie od***ne. Wej. Nice, thank you. Okej, stwierdzicie, że nie jesteśmy normalni, ale przed chwilą była pewna sytuacja, że Artur pływał sobie gdzieś dalej, wrócił do nas tak przerażony, krzycząc, że tu jest rekin. Co ty gadasz, niemożliwe, nie? Po czym patrzymy? A tam faktycznie, kurde, no faktycznie tam jest cały czas. Była płetwa znowu, nie? Fajna akcja. Teraz zaatakuj Mariana i mamy to, że wygrałeś. Wygrasz pas. O! Jedziemy na pierwszy trening. Mariano kierowca prowadzi. Do celu mamy od naszej chatki 25 minut, trasa powinna pójść całkiem szybko. Tym bardziej, że Maria całkiem dobrze jeździ, grzeje. Tak, to jest właśnie ten moment. Jesteśmy przed Sanford MMA, czyli nowa nazwa Kilcliff. I zaraz zaczynamy robotę. Tak jest, pierwszy trening to będzie sesja zapaśnicza i nie możemy się tego doczekać, bo wiemy, że to jest u nas taka najbardziej kulawa część w naszej gry i tutaj na pewno się bardzo mocno rozwiniemy. Zaraz zobaczymy. Jedziemy. Super, Mariano! Jest ciężko, ale zajebiście. Odrobinę ze mnie schodzi, ale muszę tylko powiedzieć, że kocham swoje życie. Właśnie dla takich filmów pięknie tutaj jest. Atmosfera jest świetna, ludzie są bardzo mocni i co najważniejsze, nie wiem, czy też to zauważyłeś, ale raczej tak, nie jesteśmy słabi. Nie? Tak, wydaje mi się, że... Naprawdę ja czułem, że wypowiedzieliśmy się bardzo dobrze. Wiem, że to jest dopiero pierwszy trening, ale wszyscy chłopacy, z którymi robiłem w mojej kategorii wagowej, wszyscy mówili, że jestem
bardzo silny. Także fizycznie i czułem, że tą fizyką byłem w stanie też troszeczkę łamać. Surrealistyczne uczucie. Jest tu wielu zawodników, których no, znam bardzo dobrze z UFC. The Great Mark Barr, dokładnie. Jest gość, który jakby, nawet jeszcze nie trenowałem, to już oglądałem jego walki w UFC i wyglądało to pięknie. Było miło go poznać. I wielu dobrych zawodników. Kevin Lee, Chris Curtis. Trening dobry, trening mocny, a najlepsze, że to był zapasy te drille, a w środę będzie hard wrestling. Tak, właśnie, już mi zastanawia, jak robiliśmy trening i tak czułem, że mnie tak kurz tak zatyka, mówię, to jest ten lżejszy trening. To jest lżejszy, dokładnie. I ta środa pod tytułem hard wrestling mnie trochę przeraża, ale zobaczymy, myślę, że będzie też pięknie. Po to przyjechaliśmy. Z tymi postrzelasz. They're picking sides, they're crossing the line. I stick to the truth, I'm one of a kind. Gave it a God and follow his signs. Now all of a sudden I'm stuck in my prime. I'm wishing them well, I threw them a dime. They stuck in the shell, they're drowning with time. You see the game, we still undefined. If they coming at us, they better rewind, yeah. Pierwszy dzień za nami, zrobiliśmy dwa treningi. Rano drille zapaśnicze, z których już wam zdaliśmy relacje. A przed sekundą mieliśmy trening stykowy. Bardzo fajny poziom, fajne techniczki, fajne myczki. Najważniejsze, że świetni sparing partnerzy i ludzie do treningu. Dokładnie tak. Kolejna sesja za nami. Tym razem właśnie szlify stójkowe. Fajnie, że trener Henryk Huft zwracał na nas uwagę. To też takie było dosyć miłe, bo naprawdę na tych zajęciach jest wiele osób. No i wiele z tych osób to są zawodnicy UFC, Bellator, PFL. Więc to jest naprawdę wielka przyjemność robić tutaj z chłopakami. Tak jest. Ja mogę się pochwalić, że robiłem dzisiaj z bardzo dobrym zawodnikiem. I przez chwilę nawet nie zjarzyłem się, że to jest on, dopiero na sam koniec chłopacy dali mi znać, że tak naprawdę przez cały trening moim partnerem był Kevin Lee, czyli dosyć znany i dobry zawodnik z UFC, no ale mi się wydawało przez jakiś czas to zwykły random. I z tego co mówiłeś, tam go poprawiałeś nawet troszeczkę. Nawet go trochę poprawiałem w pewnym momencie, lekko głupio by się zrobiło, ale no cóż. Kevin już nie jest w tej formie, co był, więc... Nie jest w tej formie. No ja miałem okazję robić z Ismailem Nurdiewem, myślę, że też znany, mocny, dobry zawodnik z wagi półśredniej. No jest tu wielu takich gości, myślę, że każda... Cała mata jest po prostu napaszerowana świetnymi zawodnikami. They're picking sides, they're crossing the line. I stick to the truth, I'm one of a kind. Gave it a God and follow his signs. Now all of a sudden I'm stuck in my prime.